No witam cię, widzę bardzo serdecznie na Case Hugu się znajdujemy oczywiście. Troszkę mnie tutaj nie było, więc od razu na starcie ogłoszenia parafialne, że jedna koska już się tutaj wylosowała i została tutaj oczywiście kosa króla, która jeszcze potrwa ten konkurs na nią 5 dni 20 godzin, więc oczywiście wbijaj w link w opisie na skinsforfree.pl bądź oczywiście w przypiętym komentarzu masz link do tego konkursu, masz sobie oczywiście dołączyć. Jest to oczywiście konkurs dla osób, które 8 złotych z kodem Kroxy na Case Huga sobie wpłacą. No i oczywiście no, 20 koła, dzisiejszy opening. Jeśli chcielibyście jakiś kolejny konkurs na jakąś koskę czy coś, to dajcie oczywiście znać w komentarzu, na co byście chcieli. No i oczywiście właśnie ten komentarz napisz, jeśli chcesz wygrać skina sub z dzwonem. Łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discord, dołącz. No i już oczywiście kodu Kroxy na Case Hugu. Jak oczywiście są pełne, ale nie jesteś, starczy, zaloguj się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz sobie tutaj magiczny zielony plusik. No i oczywiście jakbyś dajmy na to chciał sobie wpłacić blikiem, no to tutaj oczywiście kodzik Kroxy przez 2x możesz sobie wpisać, 10% więcej na stałe zyskać. No i oczywiście synecki 2 na start dla nowych użytkowników za free. Pojawił się Royal Giveaway, no wow. 4 dychy wpłacasz, stary, i masz szansę wziąć udział w konkursie na... Znaczy, bierzesz udział w konkursie na rękawice i możesz oczywiście je tutaj wygrać. No tutaj poprzedni giveaway był na haula, to widziałem, pamiętam. Więc, kurczę, no za 4 dychy wchodzisz, stary, nie dość, że masz skiny, to jeszcze możesz te rękawice wygrać za 20 koła. No i oczywiście z kodem Kroxy możesz sobie wpłacić i tutaj wesprzeć swojego ulubionego twórcy. Tak, czy tu się na Case Hugu coś zmieniło? Jak jakieś zmiany są, no to są to zmiany na plus. Na przykład tutaj właśnie, no mam nadzieję, że ta skrzynka troszkę tutaj lepiej będzie mi dropić, bo pamiętam takie, no trochę love-hate relationship miałem z tą skrzynką, więc mam nadzieję, że tutaj skrzynka dla mnie się naprawiła. No ale póki co, niestety, same tutaj dropy na minus. Jesteśmy już, no tak, no w plecy z dwójkę, a trochę już tutaj tych skrzynek otworzyłem, więc mam nadzieję, że może teraz będzie to otwarcie, które mi odda. Chyba wulkan. Nie no, ja tutaj ewidentnie z tą skrzynką się dzisiaj coś pogniewam. Wiem na pewno, że rzecz, która się pojawiła, a której nie było, jak oczywiście kręciliśmy sobie, to jest to... tutaj jakieś nowe segregowanie. Możemy sobie tutaj suwakiem zaznaczyć ceny skrzynek, jakie chcemy oczywiście tutaj wrzucić. Więc no wrzućmy Sushi Master, Golden Dragon, coś takiego. No i tutaj... No dorzućmy to i dorzućmy jeszcze knife'y na koniec. No tutaj wuja wraca na Case Huga, no to musi wrócić z przytupem, tak? A właśnie, rzecz, która się pojawiła, a której nie było, możliwość wybrania underdoga. W końcu pojawiła się możliwość oczywiście grania underdogów, więc tego underdoga sobie zagramy. Więc zobaczmy, jak oczywiście na tym underdogu nam pójdzie. 460 zł. No jest to kosa, no ale czy jest to coś wartościowego? No myślę, że każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć sam. Zobaczmy, póki co wygrywamy. Cały czas, kurczę, zapomniałem, że to jest underdog. Tak się przyzwyczaiłem do kręcenia w ogóle na Case Hugu, na tym normalnym trybie, że już kurczę, no patrzę tylko, kto ma te droższe itemy jednak, nie? Tutaj wulka 654, bardzo ładnie, mamy trochę tutaj przewagę już zbudowaną, a wupa Chrome Cannon, ojejku, 600 ona kosztuje, niebezpiecznie się robi, bitwa te... O Jezus Maria, nie, 3 koła stary. To jest coś właśnie, czego chciałem uniknąć. A zobacz, jakbym zostawił ten normalny tryb, to bym to wygrał. Ale ja mówię, nie, no, pokażę dla widza underdoga. Pokażę underdoga dla widza. No, se pokazałem. Proszę, nie róbcie sobie ze mnie jaj. Musi się teraz udać. Jest AWP na mojego przeciwnika, więc budujemy jakąś przewagę powoli, tak? No nie, no to są jaja, no. Dwa koła. No proszę, no. Daj dla wuja, snurti. M9, o Jezus, to będzie mocne. 6 koła, patrz, bang, bang. Jezus Maria, jak się cieszę. Jakbym tą bitwę przegrał, to bym się tak sfrajeżył, stary. No druga bitwa po powrocie na Case Huga, no to się po prostu nie mogło inaczej skończyć, tak? Jakby to się skończyło inaczej, no to koniec kariery, stary, skrzynkowej. Ale powiem wam tak, że naprawdę brakowało mi tutaj kręcenia na Case Hugu, tak? Case Hug uważam, że jest aktualnie jedna z lepszych stron do otwierania skrzynek. Powiem wam tak, szczerze teraz, nie? Nie idzie kupić, że tak powiem, paroma rzeczami. No przede wszystkim musi być to uczciwość względem moich widzów kochanych, ale jeżeli masz piękny design, stary, tak jak ma to Case Hug, no to ja już jestem kupiony, stary. Nie idzie po prostu designem kupić. No, pięknie po prostu tutaj ten design na Case Hugu wygląda. Jest to na pewno rzecz taka, wiesz, która bardziej do mnie przemawia, nie? Bo jak otwieram sobie skrzynki, nie? To lubię otwierać z gracją, z klasą. Wiesz, o co chodzi? Jak idziesz na obiad do restauracji, no to wypadałoby, żeby ta restauracja jakoś wyglądała, nie? I ze skrzynkami jest tak samo. No rzecz, to wygląda tak pięknie, cały tutaj design strony, że no ja jestem kupiony, tak? Ja jestem po prostu kupiony. 5 skrzynek, 280 zł. Zobaczmy. O, Fuel Injector. Otworzyłem na szybkim przez przypadek, ale... Okej, ty, patrz jak tutaj też nie daje. Ile wydajemy? 250, nie? 280. Patrz jak ona daje, ty. Ale jest jedna rzecz, panie Case'a, która bardzo mnie irytuje. I jest to ten dźwięk.
po otwarciu tej skrzynki. Ja wiem, że można go wyłączyć, no ale jednak lubię słyszeć, jak się kręci, tak? Ale ten dźwięk, naprawdę, zmieńcie to, proszę. To jest jedna rzecz, która mi przeszkadza. Ale jestem w stanie to przejść, tak? Zobaczmy, stwórzmy bitwę kolejną, mamy 15 koła. Chciałem zobaczyć, jak w ogóle te skrzynki są posegregowane. No mamy tutaj Summer Vibes, na samej górze mamy bestsellery jakieś. Te skrzynki oczywiście twórców. Gloves, tutaj przykuła moją uwagę. To jest skrzynia. Czy niektóre skrzynki zmieniły w ogóle design? Tak mi się wydaje, no nie jestem pewien. Tommy Tomato, co ze skrzynka? To jest chyba coś nowego. Dr. Hack, to też chyba coś nowego. Molotov, no to klasycznie, wrzucimy sobie C4, takie moje oczko w głowie. Mamy tutaj Crystal Knife, też dorzućmy, no i Love, i to nie będzie ten sport na farta. 8000 zł. No to żeś, panie prowadzący, zmontował bitwę. Zobaczmy, 16 skrzynek. Ilość, nie powiem, że spora, ale spora. Zobaczmy, 640 zł. No to, że tak powiem, myśl życiowa, stary. Nie powiem, że spora, ale spora. Kroko 2024. Mamy kosę 869. Te skrzynki za 800. No to w teorii, no to jest takie... No, no może nie zero, no może delikatnie jakiś plus, ale z takiej skrzynki za taką kwotę, no jednak tutaj czegoś więcej można by było oczekiwać. To jest P2000 dla mojego przeciwnika. Kałach R... Nie, to nie jest Redline, to jest Red Laminate. 200 zł kosztuje, no ale no, mój oponent teraz tutaj naprawdę dużą przewagę sobie buduje. 1200 zł ten Good Knife, nie podoba mi się obrót aktualnych wydarzeń. Teraz skrzynki po 200 wylecą. Z nich jesteśmy w stanie wysnajpić jakąś kostkę. Bo pamiętam, że skrzynki właśnie te, znaczy tańsze, 200, no to jest jednak skrzynka, no, no droższa, ale tańsza z tych, że tak powiem, które zazwyczaj kręcę, nie? To właśnie z tych tańszych skrzynek pamiętam, że idzie ustrzelić naprawdę fajne skiny, często lecą jakieś kosy i tak dalej, więc zobaczymy, może akurat mi się teraz poszczęści, bo póki co, no przewaga 1000 zł, zobaczmy, to jest ten Gal 340, Kałach 74, no zobaczmy, bo zaraz się zaczynają te skrzynki, na które oczywiście czekamy. Czyli właśnie, Crystal Knife w tym momencie 610. No i niestety. No coś czuję, że będzie bardzo ciężko wygrać tą bitwę. No chyba, że tutaj In Love coś zaczaruje, no niestety. Chciałem rzucić Underdoga. Tak kurczę, moja pierwsza myśl była, że właśnie Underdoga zagrać. Ale mówię nie. No już mi się nie chce tego zmieniać. No i właśnie. No i bitwa. No, no zostaliśmy, no, no nie będę tutaj ugrywał, no, tutaj deklasacja potężna wleciała. To jest potężna bitwa. Oczywiście też przypomnę ci, że na Kiskagu jest taki coś jak cashback, możesz sobie oczywiście go odbierać i im więcej oczywiście na stronie grasz, no to ten cashback wtedy jest większy, nie? Ostatnio, jak kręciliśmy sobie na Kiskagu, no to z parę koła sobie odebrałem tego cashbacku, bo no troszkę kręciłem, nie będę mówił, że nie. Nie, no sumiaja, no. A dobra, to jest 2600, mogły być jakieś minimalwary. Są battle skirt na szczęście, to nie jest coś, co jest nie do odbicia, tak? Zobaczmy, nie jest 70, nie jest i na niej teraz mocno polegamy. Golden Dragon, proszę. Jakiś banger dla wuja. Kihabara. 1300.